Ten rok, który teraz mamy, 2019, jest taki dość wyjątkowy dla Pani i dla fanów, ponieważ mija 25 lat od kiedy zajęła Pani drugie miejsce w Eurowizji. Potem był album Dotyk i inne, kolejne. No ja wiem, że to jest ogromne pasmo sukcesów, ale razem z plusami zawsze idą minusy. Co Pani straciła wtedy jako 20-letnia dziewczyna przez taką karierę? Trochę to jest tak, że chyba najpierw byłam dzieckiem, bardzo szybko zaczęłam pracować, więc musiałam się nauczyć bardzo szybko odpowiedzialności za siebie, za zespół, uczyłam się pracy zespołowej, uczyłam się rozumieć jak najmocniej, jak najpiękniej czuć muzykę, przekazywać ją ludziom, uczyłam się wszystkich kolejnych elementów, z którymi wiąże się moja pasja i tak naprawdę nie miałam czasu być studentką, dziewczyną, szaloną, spontaniczną, bo najpierw byłam dzieckiem, a potem się stałam kobietą bardzo szybko. Znaczy dla mnie to było bardzo szybko, bo nagle. Jednak te wszystkie poszczególne etapy rozwoju są bardzo potrzebne, każdy. Jest też równe ze stratą zespołu cech typu beztroska, wolność, radość? Tak, bardzo ładnie to pan zauważył, słusznie, dokładnie tak. Więc ja, po mnie ten moment wrócił, po iluś tam latach. Myślę, że odczuwam to ostatnie może 6-7 lat mojego życia, że teraz dałam sobie przyzwolenie na to, żeby pozwalać sobie być po prostu dziewczyną, nie tylko artystką, która wymaga od siebie samodyscypliny, która musi się rozwijać, która musi pielęgnować piedestał, do którego gdzieś tam podążała. Już nie dziecka, wiadomo, w sobie, ale po prostu właśnie tej dziewczyny, więc w pewnym sensie utraciłam ten etap szaleństwa, chodzenia za rękę, całowania się pokryją mu za rogiem, jakiejś takiej spontaniczności i beztroski, ale oddałam ją sobie później, kiedy jestem już bardziej świadoma i kiedy może mniej narażona jestem na jakieś, powiedzmy, błędy, popularnie mówiąc. Czy to właśnie na remont duszy poświęciła Pani ostatnie tygodnie, kiedy nie było Pani w mediach społecznościowych? Także ten, ale ten etap remontu wewnętrznego rozpoczął się już jakiś czas temu, natomiast on się pogłębiał, on spowodował, że mogłam się wreszcie lub musiałam, może to przywilej dzisiaj bardziej, zatrzymać się i usłyszeć własne myśli, przemyślenia. Jednak to, w jaki sposób żyję, nadało takie tempo od wielu, wielu lat już, które właściwie każe mi iść od zadania do zadania, do przodu. Jedno zrobione, dobra, super, to się udało, lepiej, to gorzej, dobra, następnym razem to, może to, może to. Ja się cały czas ścigam sama ze sobą, jak powiedziałam w wywiadzie. I zatrzymanie się było konieczne, niestety spowodowało to utracenie mojego zdrowia, co też było znakiem, że To był ten moment, to czerwone światło, że muszę się zatrzymać i przyjrzeć się, gdzie jestem. Moment zatrzymania był bardzo fajny i tak, te media społecznościowe, prawie 2 miesiące przerwy, oczywiście zaglądałam do komentarzy fanów, którzy mówili, że czekamy, że potrzebujesz spokoju, rozumiemy to, ale tęsknimy bardzo. Ta bliskość, do której przyzwyczaiłam ludzi, jest fajna, ale czasami trzeba ją umieć dozować i ja w tym utuleniu i bliskości, na którą pozwoliłam publiczności, jakby się gdzieś tam trochę zatraciłam. Zaczęło mi to zabierać bardzo dużo uwagi, bardzo dużo energii i właściwie zamiast się na przykład rozśpiewywać przed koncertem, myślałam o tym, ale tam ktoś ma urodziny, to miałam zrobić niespodziankę. Po prostu jeden krok za daleko. Troszeczkę zjadł mnie ten internet.